Dzień dobry, gość OX.pl. Naszym gościem dzisiaj jest pani Irena Santor. Dzień dobry państwu. Nie trzeba przedstawiać tej kobiety. Teatr imienia Adama Mickiewicza dzisiaj, jutro kolejne miasto. Kielce. Tak. A proszę mi powiedzieć, bo ja tego nie rozumiem troszeczkę. To jest bursztynowy. Nie, przepraszam, wiedziałem, że się pomylę. To jest diamentowy. Proszę pana, wolę bursztynowy. Dlatego, że diamenty to jest jakiś taki zimny kamień. Podobno bardzo taki efektowny, drogi, ale ja wolę bursztyny, bo bursztyn to jest żywica, to jest drewno. Ono kiedyś żyło, zmieniło się tylko właśnie, zmieniło się, zostało bursztynem. Ja wolę bursztyny. I nade lubi wszystko pani bursztyny z tego, co więc wiem. Niech to nie? będzie bursztynowy. Bursztynowy łamany na diamentowy jubileusz. A pani przeżywa drugą młodość. Ja nie rozumiem, jak to jest możliwe, że pani jest... Tak emanuje pani taką energią i to, co słyszałem przed chwilą, to była tylko próba. A ja jestem pod wrażeniem tego, że pani nie kryje swojego wieku i tak świetnie pani śpiewa dalej. Jak to jest? Czy może pani zdradzić ten sekret? Pan Bozio łaskaw. Albo jak kto woli, natura łaskawa. Nie wiem. W każdym razie przyznaję, że to, co... Czym zostałam obdarowana, czyli długim życiem i jakimś takim pogodnym tak. życiem, to jednak jest, ja mam też w tym jakiś swój udział, bo życie, które jest jedno, niepowtarzalne, trzeba szanować. Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że ono kiedyś przestanie być, prawda? Więc dopóki jest, no to szanujmy. Życie jest jedno. Niepowtarzalne, niepowtarzalne. A w jaki sposób pani szanuje to życie, które jest niepowtarzalne, które jest jedno? Czy mamy takie zasady, takie złote jakieś recepty? Nie no, bez histerii oczywiście, ale staram się już w tej chwili, w moim wieku, być pod opieką lekarzy. I od czasu do czasu, kiedy wyznaczają mi swoje daty, to ja się zjawiam grzecznie i pozwalam się opukiwać, ostukiwać. Jedni chcą mnie ukłuć, inni coś sprawdzić. Proszę bardzo. A psychika? Bo na pewno pielęgnuje pani psychika też. Psychika jest zależna ode mnie, bo mówię zupełnie otwarcie, no życie nie zawsze jest łaskawe i tak jak wszyscy inni podlegam stresom i to dużym i nie kryję, że także podlegam. No przyznam się, w moim wieku wolno się przyznawać pewnym załamaniom, ale chcę krzesać z siebie siłę, żeby się sama wyzwolić, być samowystarczalna w tej sprawie. Chcę mieć wpływ na to, że się dobrze psychicznie czuję. Właśnie... Szukam punktów odniesień. Tłumaczę sobie... No właśnie, i tą zasadniczą sprawę, że życie jest jedno niepowtarzalne, to jest wielka siła. Ja nie rozumiem ludzi, którzy nie chcą walczyć o swoją psychikę. Nie rozumiem. Ja rozumiem, że podlegają stresom, podlegają upadkom, ale że nie chcą się wskrzeszać, tego nie rozumiem, bo ja bym to robiła za wszelką cenę. I robię. I pani to robi. Tak. Myślę, że... Pan Młynarski chyba napisał tekst, który pani śpiewa, że starość to wybór. Pani tego wyboru na pewno nie wybiera, że tak powiem. Pani wybiera... Wybieram. Ale w jakimś życie, innym aspekcie, prawda? To znaczy... Życie to wybór. On kończy tak piosenkę, którą dla mnie napisał. Piosenka o starości. Kończy tak, że życie jest wyborem między wszystkim, co nas w życiu spotyka. Ale nie daj się. Nie daj się. Unikaj. Walcz. Zmagaj się. I zobacz, co jest za zakrętem. Zobacz, co jest za zakrętem, tak. Bo pani życie, tak jak każde życie, niejednokrotnie były momenty trudne, trudniejsze. Tak, przyznaję. A przyznaję. Skąd pani czerpie tę siłę? To jest praca, to jest piosenka, to jest muzyka, to są ludzie? Och, ja jestem ostatnio losowi wdzięczna za to, że zgodziłam się na taką ilość pracy, wie pan, troszeczkę ponad moje siły, bo przyznaję, trochę szafuję zdrowiem, ale w związku z moimi przeżyciami to jest dla mnie terapia.
I wdzięczna jestem publiczności, że przychodzi na moje koncerty, że chce słuchać, że chce ze mną obcować, a ja z tego czerpię pocieszenie i siłę. Ogromna energia, jaką pani to znaczy, wie pan, przekazuje innym. Ja uważam, że nie tylko mój fach jest taki powiedziałabym zdrowotnie ważny, taki pocieszający, powiem, każdy fach. Cokolwiek by się nie robiło, jeżeli człowiek się umie zapamiętać w tym, że to, co robię, jest dobre, przynosi komuś ulgę, przynosi komuś pocieszenie, na chwilę, na moment, ale jestem potrzebna, jestem ważna w tym momencie, jestem przydatna, ktoś chce. I to nie tylko starsi ludzie tutaj przyjdą, ale będą też młodzi, którzy... No i tego jestem ciekawa bardzo, bo ja przyznam, że odwrotnie, bardzo uważnie słucham młodych ludzi. Uważnie. Czasami śmieję się w nocy, bo ja mam takie radio, które nadaje młodzieżową muzykę taką w tej chwili aktualną. I tam niektóre teksty są cudowne. Piosenki o miłości, tylko językiem współczesnym pisane. To nie chodzi o kwiatki, bratki, o takie różne, prawda, wzniosłości. Tylko on mówi, że dlatego przyjdzie do niej, bo ją wczoraj zobaczył i co on ma teraz zrobić, żeby on mógł się jej podobać, ale innym językiem pisane. Cudowne, cudowne. Mało w tych piosenkach jest muzyki. Młodzież zapomina, że taki twór jak piosenka to jest nie tylko tekst, bo wtedy może być to wiersz, ale to jest łącznie to jest towarzystwo muzyki z tekstem i że ta muzyka musi być, musi albo ten tekst upiększać. Najlepiej byłoby właśnie, gdyby upiększała albo go dynamizowała, wiem to różnie, ale nie żeby taka była sobie dwie nutki, dwie ewentualnie takie jakieś akordy, dwa akordy i to już jest to. Nie. Pani miała to szczęście, że chyba i ten tekst, i ta muzyka korespondowały ze sobą, tak, prawda? Tak, i gdzieś ci ludzie, którzy tworzyli te dwie... W tamtych czasach, proszę pana, to właściwie twórcom piosenek na tym zależało. Oni, jak to był mechanizm, wiadomo było, że muzyka i tekst, to piosenka to są właśnie te dwa twory. I to z automatu szło. Myśmy się nawet na tym specjalnie nie zastanawiali, ale jak ja teraz cofam się i przypominam sobie piosenki, no nie moje, ale moich kolegów. Jezus, jakie to cudowne. Czas o bzdurach, ale to miało wszystko konstrukcję. To było o czymś konkretnym, wie pan. I ta puenta zawsze na końcu i ta muzyka, która to podbijała. Tak, i to wtedy dawało, i to dawało efekt w tej piosence. Tak, to się wydaje, i dlatego, że piosenka... dlatego publiczność to pamiętała i chciała powtarzać. A dzisiaj, no ja się cieszę tymi tekstami, jak powiedziałam, tekstami bez muzyki, no ale powtórzyć bym nie umiała. No. Ja bardzo lubię piosenkę Powrócisz tu. Ja wiem, że dla pani to jest po raz kolejny wykonanie tego utworu. A czy są jakieś miejsca, ludzie czy wydarzenia, do których pani chciałaby na chwilę choć wrócić? Czy żyje pani tym, co jest teraz, tu i sięga pani do przyszłości? Ale nie oczywiście. Do przyszłości. Po pierwsze do czasu mojego dzieciństwa, do miejsc mojego dzieciństwa. Jestem w tej chwili bardzo zaprzyjaźniona już z miejscem nie tyle mojego urodzenia, bo ja się urodziłam na wsi, w Papowie Biskupim koło Chełmży, ale wracam często do Solca Kujawskiego, a Solec był taką moją przystanią do wojny, nawet nie, przepraszam, do skończenia wojny. Ja potem dopiero wyprowadziłam się ze względu na mamy stan zdrowia z Solca Kujawskiego, ale teraz do tego miejsca wracam i ono ma dla mnie czar, jakiś niebywały czar. Może ja sobie to wymyśliłam, a może tak jest. Może ten kraj lat dziecinnych zawsze jakoś tak podlega takiej idealizacji trochę, może. A z drugiej strony to jest to pierwsze miejsce, z którym jesteśmy tak emocjonalnie związani. Tak, prawda? Tak, ale to nie tylko mój Solec, to jest także i Warszawa, z którą jestem związana uczuciem, wielkim uczuciem, takim trochę, ja kocham Warszawę, proszę pana, tak trochę dlatego, że ona tak cierpiała, tak ją chcę jakoś pocieszyć, chcę być jej potrzebna, chcę Nasza się... historia odcisnęła piętno na Niestety, tym tak, miejscu. Tak, ja nie jestem warszawianką, ale ja
przyjechałam do Warszawy w momencie, kiedy jej właściwie nie było. Nie było. To były gruzy. I ja widziałam, jak ona się tak cegiełka po cegiełce odradzała. Z martwych wstawała. Używam tego słowa świadomie. To jest chyba też takie słowo klucz dla pani podejścia do życia. Taki optymizm, szklanka do połowy pełna. Z pewnych trudności trzeba się wydobyć. Tak. I odrodzić. I odrodzić. Bo tak zawsze jest. Coś jest nowego. Tak jest, tak. Bo ten koniec przyjdzie. Nieuchronnie. Ale jak już przyjdzie, to żebyśmy mieli w tym przyszłym życiu albo w momencie, kiedy już będziemy się szykowali do tego momentu, kiedy przestąpimy próg, żeby było co wspominać. Jaka piękna jest Ziemia. Ziemia jest piękna, piosenki są piękne, pani piosenki są piękne. A czy pani ma swoją ulubioną taką? O, czy to chyba ja jestem, nie można tak? No oczywiście, że mam. Ale tak mówiąc, no gdybym nie lubiła swoich piosenek, to bym ich nie nagrywała, prawda? Więc darzę je swoim uczuciem. Jedne kocham bardziej, drugie trochę mniej, ale tak naprawdę to ja ciągle jeszcze czekam na tę następną. O. Tak jest, czekam na tę następną. Mam w tej chwili, dostałam kilka tekstów od dzieci Wojtka Młynarskiego. No i teraz, jeżeli któryś trafi do mnie, tak naprawdę do mojego serca, to będę miała znów nową piosenkę. A Młynarza, jak myśmy o nim mówili, Młynarz, kocham nade wszystko, bo on był muzykiem też. On grał na fortepianie, no amatorsko, ale grał. Był muzykalny, tak psio-muzykalny, tak zwierzęco-muzykalny on był. I pojmował różne style muzyczne. Pisał dla każdego z nas tak jakby, nie tak jakby, tylko on nas znał wszystkich od i początku dopasowywał. Świata. Dopasowywał, tak. On wiedział, co dla kogo pisze. Ja to dzisiaj powiem w koncercie też. Mhm. On dla mnie pisał inaczej. Nie pozwoliłby sobie na jakąś puentę dwuznaczną, bardzo dwuznaczną, bo wiedziałby, że ja tego nie udźwignę, no, na jakąś ostrą ripostę czegoś w życiu, to, nie wiem, to opisywałby życie. To nie znaczy, że dla mnie pisał tylko lirycznie. To nieprawda, to nieprawda. Wymagał ode mnie, żebym się umiała jednak trochę zmienić i przetworzyć. Na którejś z moich płyt napisał tak piękną piosenkę o Barcelonie, niestety nie o Warszawie, którą ja darzę wielką, wielką, wielką estymą. Nie tylko pan Młynarski, ale pani sama sobie pozwalała i otwierała pewne kolejne furtki, pewne kolejne wyzwania. Pani była otwarta na innych ludzi, z którymi pani śpiewała, na inne tematy, inną poetykę muzyczną, prawda? No tak, bardzo na tym mi zależało, wie pan, bo to w końcu to jest powodem rozwoju, więc ja... Że nie odcinamy kuponów od jakiegoś nurtu, tak, w którym jesteśmy. Ja śpiewam także piosenki dla dzieci, mam takie dwie płyty. Śmiem powiedzieć, że to jest znakomite, ale nigdzie nie wydane, więc wie pan, siedzą i czekają na swój czas. To koniecznie muszą ujrzeć światło dzienne. Śmiem także dwie płyty, takie malowanki w stylu polskim. Lucjan Kaszycki i Jan Zalewski. To są piosenki, to jest jakby dalszy ciąg śpiewnika Moniuszki, ale współcześnie już napisane, tylko ładnie, bardzo pięknie. Też to gdzieś niepotrzebne było. Także, wie pan, pokusiłam się o nagranie kontradansów w stylu Mozarta, w stylu. Bo to Marian Sawa napisał w stylu tę muzykę, a Stanisław Gorchowiak tekst. I to mnie bardzo frapowało, jak ja się cieszyłam, że ja mogłam to nagrać. A potrzebne? Niepotrzebne. Ale jest na płytach, jest. Ale pan mówi o tym takim zmianie stylu. Pierwszy był Piotr Figiel, który pewnego dnia przyszedł i mówi, słuchaj, mam dla ciebie piosenkę. Wiesz, na festiwal do Opola jedziemy. Ja mówię, ale to jest spokój, to jest za chwilę. No za chwilę. A ja mówię, ale to ja się nie nauczę, co ty piosenka? Ale poczekaj, poszliśmy do studia. Pamiętam, to było, w tej chwili się to mówi, na to studio Agnieszki Osieckiej, a wtedy to było studio, gdzie pracowała orkiestra Stefana Rachonia. No Piotr usiadł, zaczął mi grać, ja wiem, ładne, piękne, ale Piotr, to nie dla mnie, wiesz, taka krótka fraza, takie ostre dźwięki, wiesz, ja nie. On, o, dosyć tych...
tych fraz, mówię, długich, takich, to się ciągnie. Takich patetycznych, tak? Takich. On mówi, to się ciągnie jak makaron, skończ z tym, bo to nudne. Ja mówię, Piotr, nie, tego nie zaśpiewam. To była akurat powrócisz tu. Tekst śliczny, prosty, nadzwyczaj prosty, ale taki, to jest kwintesencja tego, co by się chciało powiedzieć o kraju, o miejscu, o tym, co jest moje, gdzie ja, do czego należę. Prościutki ten tekst, naprawdę, literacko znakomicie napisany. No i ta muzyka, mówi Piotr, nie. A on mówi, dobra, dobra. Tak przy okazji jeszcze sprawdził, jaka by to było, mogła być tonacja. Poszedł i mówi, za tydzień próba. A za dwa tygodnie występ. Tak. No więc pomyślałam sobie, że on zwariował, ale ja oczywiście nie przyjdę, no bo co, po co? Tylko, że wie pan, jak to jest, ciągnie wilka do lasu, tak. A może, nie, nie chcę, ale co ci szkodzi? I, tylko a nie, trochę, ja nie spróbuj. Chcę. A spróbuj. Więc myślę sobie, co pójdę, bo będę w końcu, tak sobie tłumaczyłam, niegrzeczna, jak nie pójdę, prawda? Więc poszłam. I jak ja usłyszałam ten wstęp do Powrócisz tu, wie pan, za to Piotr Pigiel powinien dostać Oscara, bo co właśnie, co to jest muzyka polska? Nikt nie wie, jak to nazwać. Co to jest? To jest idiom. To się albo wie, albo nie wie. I jak usłyszałam, to pomyślałam sobie... Japończycy powiedzieli, że to Chopin. Muzyka polska to Chopin, prawda? A aczkolwiek... Tak. To, no tak. Ale przyzwyczailiśmy się tak nazywać, prawda, muzykę polską, że to Chopin. Bo jeszcze jest i Moniuszko, jest jeszcze i paru cała innych gramata. Panów, którzy też pisali, jak to się mówi, po polsku, ale ci inni to może no tak ładnie, tylko że jakoś nietreściwie. A ten Piotr napisał ten wstęp tak, że ja pomyślałam sobie, o nie, idę. Wie pan, umierałam ze strachu, myślałam, że umrę, dosłownie. I rzeczywiście tym krótkim dźwiękiem, tą taką krótką frazą, ostrą, tak mi kazał, no, skazał. No i okazuje się, że... Sukces. Wie pan, sukces, co to jest sukces? Ludzie chcą tego słuchać, przyswoili to sobie, wzięli to do siebie, do domu, zapamiętali. I jeżeli już o czymś mówią, o jakiejś piosence współczesnej, polskiej, to mówią, powrócisz tu, no proszę pana. Zasługa to nie moja, tylko Piotra. Ja myślę, że przez panią przemawia skromność, która jest też cechą wybitnych artystów. O, jak to ładnie pan powiedział, komplementy. Och, jak lubię, och, jak lubię. Ja miałem już kończyć wywiad, ale pani uruchomiła tylko taką jedną rzecz, Oscar. Pani powiedziała o Oscarze. Pani również miała swoje przygody, że tak powiem, z filmem. Och, no nie, no proszę tego nie wspominać, nie? Proszę pana. Pan Bareja zaproponował mi rolę, no zresztą piosenkarki, prawda, diwy, diwy. No i to niby wszystko było w porządku, tylko że ja w ogóle nie wiedziałam, co to jest film. Jak się zachować w filmie? Co to znaczy? Mam czekać na jakieś jedno ujęcie, a w tym ujęciu mam powiedzieć dwa słowa. Ale jak to się będzie miało do tego, co ja powiem za chwilę albo za tydzień? Albo ktoś inny powie wcześniej, prawda? Albo ktoś inny, tak. Jaką to musi, bo to musi być jakąś melodykę, to się musi jakoś łączyć. Nic nie wiedziałam. Bareja mnie niestety niczego nie nauczył, a ja na to liczyłam. Nie jest pani zadowolona z filmu, ze swojej roli? No okropna, no proszę. Może pani stawia bardzo duże wymagania sobie i może dlatego stąd to wynika. Zapytam już na zakończenie o Cieszyn, bo jesteśmy w tym Cieszynie. Tak. I nie jest to pani pierwsza wizyta w tym mieście? Nie, ja tu A czy jestem. Ma pani jakieś wspomnienie związane z Cieszynem? Jakieś ma, to bardzo ładne. To było dawno temu. Byłam tu z wielką trupą artystyczną, a wtedy w tym koncercie śpiewam bardzo liryczną, ładną piosenkę, ale taką liryczną rzeczywiście, jak to jest długa fraza, długie nuty, ładnie i cichutko. I wysiadło światło i mikrofon. I co? No to ja wyszłam na scenę, śpiewałam a cappella, właśnie tak cichutko, taką ładną frazą. I miałam powodzenie, chciałabym mieć takie dzisiaj. Na pewno takie powodzenie będzie. Ja już się nie mogę doczekać koncertu. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję pięknie, dziękuję. Irena Państwu. Santor była naszym gościem. Dziękuję. I zapraszamy na wszystkie inne koncerty w cyklu. O, do Katowic, proszę pana. Do Katowic, do Kielc. Tak. I oczywiście jest to diamentowy jubileusz. Bursztynowy. I bursztynowy również. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Do zobaczenia. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia.